Będzie widać wszystko, co robię. Nie do uwierzenia. Nie mogę mieć 2 godzin spokoju. Po prostu cudownie. Co za żenada. To jest połamane. Będę musiał wymienić grill. Dobry piesek. Już dobrze. Nic nie zrobiłeś. Zawiesił się pedał gazu. Zablokował się. Tak, w podłodze. Co? Po co mnie podnosisz? Jest w tym coś wyjątkowego? To, że jestem silna. A co z nogami taty? Nie jest ci przyjemnie? Ulga dla kręgosłupa. Tam jest mi przyjemnie. Jestem potężna. Wiesz, co to czochraniec? Naprawdę bym chciał, żeby Bóg się nade mną zlitował. Wszystko mi wybaczył i dał mądrość, siłę i wszystko, czego potrzebuję, żeby być takim człowiekiem, jakim powinienem. Żebym uszczęśliwiał wszystkich w moim życiu i nie popełniał błędów. Mądrość i siłę, żebym stał się takim człowiekiem, jakim powinienem. Chodźmy napędzić bimbru i o tym zapomnieć. Najlepsi przyjaciele. Coś nie tak z jego lewą łapką. Co się stało? Co zrobiłeś? Ten pies chyba tylko chciał, żeby go podniósł. Nie sądziłem, że będę miał kolejnego zwierzaka, a patrzcie na mnie. Nie znałem słodziutkiej. Opowiem ci o niej. To był pies. Chodź, słodziutka, jedziemy. To maskotka i prawdziwy mózg tej operacji. Gdy pierwszy raz wiozłem ją motocyklem, zatrzymaliśmy się w lokalu o nazwie The Country Club. Jechaliśmy cały dzień i była zmęczona. Zatrzymaliśmy się w tym barze. Spytałem, czy może ze mną wejść, bo jechała ze mną na Harley'u. Każdy pies, który jeździ na Harley'u, jest tutaj mile widziany. Abrakadabra, hokus pokus. Wyczaruj mi krwawego rzeźnika, proszę bardzo. O rany, patrzcie. Ale dobre. Robimy coś całkiem fajnego. Destylujemy 3 wyjątkowe odmiany kukurydzy. Całkowicie oddzielnie. Mamy czerwoną, białą i niebieską. Jestem ciekawa, jaki wyjdzie z tego smak. Może to będzie coś nowego. Czyń honory. Jestem gotowy. To krwawy rzeźnik. Sprawdźmy, co z białą kukurydzą. Słodka, biała kukurydza. Gotowy? Tak jest. Ale super. Ta kukurydza lepiej nadaje się na alkohol niż na paszę. Podpalamy gaz pod białą kukurydzą. Wisienką na torcie będzie kukurydza niebieska. Tego jestem ciekawa. Spójrzmy, nigdy z nią nie pracowałem. Ja też. A ja uprawiam ją dopiero 2 rok. No proszę. Sfermentowała prawie jak wino. Skoro nie jesteś tak doświadczony jak Amanda i ja, ty ją przepędzisz. Ja zajmę się wielkim flejtuchem, ty możesz wziąć bliźniaka. Dla mnie to bez różnicy. Jeff jest świeżym gorzelnikiem, więc przekazałem mu najprostszy możliwy destylator. Ale ma zamontowane wszystkie nowoczesne złączki, uszczelki i inne technologie. Cedzisz 2 razy? Raz wystarczy. Pierwszy raz będę samodzielnie obsługiwał destylator. Cieszę się, że na tyle mi ufają. Nie wiem, co się stanie, ale będzie ciekawie. Rób wszystko raz, żebyś nie musiał robić 2 razy.
Rób raz, ale jak należy. Amanda będzie pędziła w bliźniaku z białą kukurydzą, a ja w wielkim flejtuchu z krwawym rzeźnikiem. Czasem wygląda jak brudas, ale daje dobry alkohol. I jeszcze zrobimy z niego chłopa ze wsi. I to uczciwego. Nie ma czegoś takiego. To imponująca operacja i cieszę się, że biorę w niej udział. Pędzimy Bimber na 3 destylatory naraz, na dużą skalę. Rozgrzewa się i to całkiem nieźle. Wszystko dokręcone, woda płynie. Zaczęło się. Mamy alkohol. Jak wygląda? Mamy problem. Wiem, że to niebieska kukurydza, ale tak nie powinno być. Śmierdzi miedzią. To stanowczo sole miedzi. Nigdy nie napędziłem niebieskiego alkoholu. W tym destylatorze muszą być sole miedzi. Zakręcamy gaz. Rozbierzemy go i znajdziemy źródło. Tak, cały jest zapaskudzony. Tak się skupiliśmy na bimbrowni, że zapomnieliśmy rozebrać i sprawdzić mały aparat. Nikt się nie spodziewa, że nierdzewna stal tak się zachowa, ale miedź już tak. Używam gorącego zacieru, który jest bardzo kwaśny i zawiera alkohol. Zmyję nim sole miedzi z wnętrza tych elementów. Stracimy odrobinę zacieru, ale warto. Taka metoda to świetny pomysł. Dobrze, że Joe na niego wpadł. Gotowy? Tak. Destylator wygląda na czysty, więc szybko go poskładamy i mamy nadzieję na czysty alkohol z niebieskiej kukurydzy. Rozgrzał się już prawie do chłodnicy. Słuchajcie, leci. Mamy bimber z krwawego rzeźnika. Jestem naprawdę podekscytowany. Wielki flejtuch pędzi alkohol z krwawego rzeźnika. Rany, ale dobre. Ma cukierkowy smak. Ta kukurydza ma dużą zawartość oleju, co sprawia, że destylat jest kremowy. To kukurydza na pełnoprawną whisky. Joe, Amando, zaczęło się. Mamy alkohol z niebieskiej kukurydzy. Ale nie jest niebieski, patrzcie, nie czuję acetonu. Wreszcie rozgrzaliśmy mały kocioł i alkohol jest czysty. Znów jesteśmy na dobrej drodze i nam ulżyło. Bez niebieskiej kukurydzy nie ma czerwono-biało-niebieskiej whisky. To coś zupełnie innego niż słodka biała kukurydza. Jest bardzo ziemista, prawie orzechowa. U mnie też leci. O mój Boże, wyleję to. Wystarczy tych przedgonów. Wszyscy pędzimy. I mamy wspaniałe destylaty. Każdy ma inny zapach i smak. Jestem podekscytowany, co wyjdzie po zmieszaniu. Pięknie. Pędzimy naprawdę ostro. Oddzieliliśmy wszystkie serca i czas na mieszanie. Pędzi się tu jakiś bimber? Mark i Digger przyjechali w idealnym momencie. Dobrze będzie skorzystać z ich wiedzy. To destylat z krwawego rzeźnika prosto z wielkiego flejtucha. Smakuje naprawdę dobrze. Brawo, to naprawdę dobry alkohol. Poważnie? To 2 albo 3 partie. To alkohol bazowy. Użyjemy go, żeby zrobić blend. Skoro są tu wszyscy, zacznijmy mieszanie i ustalmy takie proporcje, które pasują każdemu. Później możecie zwiększyć skalę. Każdy z tych alkoholi może funkcjonować samodzielnie, ale odpowiednie ich wymieszanie da produkt wyższej jakości. Czerwony, biały i niebieski. Do dzieła. Zacznijmy degustację. Najpierw krwawy rzeźnik. Martwię się, co wyjdzie z ich połączenia. Będą do siebie pasować, czy się gryźć? Ile już mamy? 4 litry z krwawego rzeźnika. Sprawdźmy, co będzie po dodaniu 2 białej.
Mieszamy w małej skali, żeby znaleźć odpowiednie proporcje. Powinniśmy tego skosztować? Dodajmy niebieskiej. Wlewać? Dobra. Inaczej to nie będzie trunek bohaterów. Istnieją proporcje doskonałe, a my musimy się do nich zbliżyć. Teraz mamy 4 litry krwawego rzeźnika, 2 białej i 1 niebieskiej. Spróbujmy. Ciekawe, jak to smakuje. Najbardziej czuję krwawego rzeźnika. Bardzo dobre, ale może być lepsze. Niebieska nie odznacza się tak, jak powinna. Uważacie, że trzeba dodać więcej niebieskiej? Na początku trochę improwizowaliśmy. Zmieszaliśmy po trochu każdej. Nie wyszło najgorzej, ale chcemy dodać więcej niebieskiej. Patrzcie, jakie zacieki na słoiku. O mój Boże, ładnie pachnie. Szczerze? Jeśli zrobimy z tym coś jeszcze, stracimy z oczu cel. Wyszło doskonale. Finisz czuć na samym środku. Uderza z przodu, na środku i z tyłu. I się trzyma. Brawo dla całej trójki. Trzeba zapamiętać te proporcje. Są bardzo łatwe. Czerwono-biało-niebieski alkohol. Coś takiego samo się sprzeda. Wszyscy będą chcieli go spróbować.